zaledwie tydzień od mojej ostatniej wyprawy w okolice Jeziora Goczałkowickiego. Wtedy było 12 stopni, ładna, można powiedzieć, wiosenna pogoda. Jak wygląda dzisiaj, no to pokażę Wam zaraz przez okno. Pada śnieg, zima na całego, więc zupełnie w ciągu tygodnia zmieniła się pogoda, ale jadę dzisiaj znowu na zwiady, zobaczyć jak wygląda nad Wisłą w strumieniu, być może na kanale. Pokręcę się, zobaczę, czy coś tam się dzieje, czy są jakieś brania, może zarzucę wędkę również na chwilę, bo to też nie jest takie oczywiste, czasem po prostu lubię się rozejrzeć, pooglądać co nad wodą słychać. Także jak tylko będą warunki, to też spróbuję zarzucić wędkę i złowić jakąś rybę w zimowym otoczeniu. Tak jak wspominałem, dzisiaj pogoda zupełnie inna niż na poprzedniej wyprawie. Wtedy było 12 stopni. Dzisiaj, jak widzicie, nad rzeką jest piękna, zimowa aura. Niektórzy tego nie lubią, ja również nie przepadam, ale no nie sposób nie zachwycić się takim pięknym otoczeniem zimowym. Jestem nad Wisłą powyżej Jeziora Goczałkowickiego. I wyjątkowa właściwie dzisiaj sytuacja, bo praktycznie nie ma tutaj wędkarzy, dwóch spinningistów tylko się tutaj przewinęło przez moment. Więc jestem, można powiedzieć, nad rzeką sam. Zaraz postaram się, wybrałem sobie takie miejsce koło krzaka, więc tutaj niedaleko tego krzaka będę chciał postawić drugą szczytówkę. Będę również próbował łowić na spławik. Pada śnieg, nie są łatwe te warunki do rejestrowania, ale postaram się coś tutaj ciekawego zarejestrować i być może uda się coś złowić. Tu bardzo dobry patent na taką pogodę jak dzisiaj, zimową. Wkładki do butów rozgrzewające. Wystarczy tylko odkleić tą folię i przykleić wkładkę od spodu skarpety i zapewnia ciepło przez ładnych parę godzin. Także od lat sprawdzony patent, polecam. Niestety mimo szczerych chęci nie udało mi się nic tutaj złowić nad Wisłą. To aż nie do wiary, że nawet najmniejsza płotka tutaj się nie skusiła. Dlatego przenoszę się na kanał. Jeszcze spróbuję tam z godzinkę połowić. Tylko dzisiaj troszkę inaczej. Jeżeli się okaże, że są brania, to spróbuję założyć troszkę grubszą selektywną przynętę i złowić jakąś naprawdę okazową rybę.
się już na dzisiaj. Nad kanałem było zdecydowanie lepiej niż na Wiśle, gdzie nie działo się kompletnie nic. Chociaż też nie były to takie rybki, które powalałyby wielkością. Ale w tej zimowej aurze to była całkiem niezła zabawa. Na razie tyle. Do zobaczenia na następnej wyprawie.